to kobieta powinna pytać o związek ciebie, a nie odwrotnie. Jeżeli chcecie stworzyć szczęśliwą relację ze zdrową, damsko-męską dynamiką. Zanim poleją się krytyczne komentarze ze strony kobiet, moje drogie panie, które tutaj jesteście, posłuchajcie mnie, bo być może za 2 minuty same stwierdzicie, że jest w tym ziarno prawdy. Co się dzieje, kiedy autentycznie zakochujecie się w mężczyźnie, którego prawdziwie pragniecie? Oczywiście, jeżeli kiedykolwiek byłyście autentycznie zakochane, nie umniejszając niczemu waszym relacjom, fakty są takie, że w dzisiejszych czasach nie jest to wcale aż tak powszechne, gdyż mężczyźni nie wiedzą, jak prowadzić relacje. No i później tak właśnie wyglądają damsko-męskie związki w dzisiejszych czasach, ale do sedna sprawy. Co się wtedy dzieje? Zazwyczaj kobieta zaczyna coraz częściej przywoływać temat relacji w komunikacji z tym mężczyzną. Zaczyna go pytać, dokąd ta relacja zmierza, kim wy dla siebie jesteście. Czy on coś do was czuje? Co on do was ewentualnie czuje? Jak on te relacje postrzega? Czy spotykacie się na wyłączność? Czy on jeszcze z kimś się spotkał ostatnimi czasy? To wszystko powoduje, że czujecie odrobinę niepewności w związku z tym wszystkim, ale to wcale nie jest złe, bo to ta niepewność sprawia, że wy w środku macie poczucie, że ta relacja żyje, że ta relacja nie jest nijaka. Macie poczucie, że ten mężczyzna wyzwala w was emocje. I jeżeli wejdziecie w związek z takim mężczyzną, w takiej sytuacji, macie poczucie, że ten związek to był wasz autentyczny pomysł. Chciałyście tego i macie to, czego autentycznie pragnęłyście. Natomiast jak wygląda sytuacja z drugiej strony? Jeżeli ten mężczyzna namawia was na ten związek, chce tego związku dużo bardziej niż wy, chce tej etykiety związkowej dużo bardziej niż wy, przekonuje was, jak wy do siebie pasujecie, że będzie wam świetnie, że będziecie mieli takie mieszkanko, taki domek, namawia was na te relacje, w pewnym momencie ustępujecie, tak? Stwierdzacie, a dobra, nie jest tak źle, w sumie nie jest najgorszy ten facet, spróbujmy, tak? I wchodzicie z nim w związek. Oczywiście są związki, które przetrwają w takiej sytuacji, jeżeli mężczyzna się rozwija, jeżeli mężczyzna wie, jak prowadzić relację, taka relacja nie musi być skazana na porażkę, ale co się dzieje w zdecydowanej większości przypadków? Mija kilka miesięcy, mija rok, 2, 3, 4 lata i wy powoli zaczynacie mieć poczucie, że zapisałyście się do projektu zwanego związkiem nie z waszej woli. Macie poczucie, że to nie była wasza decyzja, że on was na ten związek namówił, że wy tego wcale nie chciałyście i budzicie się po kilku latach w związku, którego tak naprawdę nie chcecie, z facetem, którego tak naprawdę nie kochacie. I co się później dzieje? Myślę, że wszyscy doskonale wiemy. Zaczynacie szukać drogi ucieczki z tej relacji. No i następuje koniec związku. Więc moi drodzy, zachęcam was do przemyślenia tego wszystkiego, do przesłuchania tego filmiku kilkukrotnie. A jeżeli macie trudną sytuację w relacji z kobietą, z mężczyzną, napiszcie do mnie maila, umówcie się ze mną na konsultację. Zrobię co mogę, aby wam pomóc. Pozdrawiam.